Hej, hej, witamy wszystkich ponownie. Ja jestem Kazo i ze mną jest Pitpo. Dzień dobry. Który zna pana Mieczysława, będzie w stanie nam coś o nim powiedzieć. Ja jeszcze chciałbym tylko napomknąć, że jeżeli chcecie zobaczyć, jakie nagrody będą dostępne za najlepsze komentarze do donacji podczas eventu, to możecie wejść na nagrody.gsps.pl, żeby dowiedzieć się wszystkiego, czego wam potrzeba. Jeżeli osiągniemy 17315, tak zaznaczam, bo jesteśmy bardzo blisko, to przebijemy dotychczasowy rekord wszystkich GSPS-ów, tak więc, wiecie, mamy na to szansę i jeszcze dużo czasu. Tak więc dobra, Pitpo, jak poznałeś pana Mieczysława? W ogóle może wypadałoby zacząć od wprowadzenia, o co w ogóle chodzi, gdyż to jest gościnny runner, który wystąpi dzisiaj w specjalnym show, jakim jest Run Vice City, który nie będzie zwykły. W zasadzie to nawet nie musi być Vice City. Tak działa pan Mieczysław. Człowiek orkiestra. Tak naprawdę to członek dalszej rodziny. Pracuje w Ameryce jako tracker, ale za 25 zł na godzinę jest w stanie zrobić w sumie cokolwiek. Nawet skok ze spadochronem bez spadochronu. O, właśnie dokładnie o tym słyszałem, że 25 zł za godzinę i absolutnie wszystko. Czyli absolutnie uważasz, że wszystko. Dobrą robotę wykona właśnie na tu naszym evencie, tak? Tak długo jak cena się zgadza, a pan Mieczysław postanowił, że w akcie dobroci i jakby szczytnemu celowi, jakim wspieramy, czyli fundacja i taka, postanowił, że on nie weźmie ani grosza. Ale jeden warunek musi być spełniony. 25 na godzinę musi się zgadzać, czyli muszą wpaść co najmniej jeden i jedna czwarta donata, który byłby jakimś celem w trakcie rana. A o co w ogóle chodzi? Bo podejrzewam, że o tym też nie wspominaliśmy jeszcze. Wspominałem nieco wcześniej, ale tak, to teraz najważniejsze. Będziecie mogli za 20 zł dawać jakieś wyzwania panu Mieczysławowi, które ma wykonać podczas rana. Nie tylko on, ale również na przykład publiczność albo jakiś runner, którego widzieliście wcześniej, jeżeli jest dostępny. Oczywiście w granicach rozsądku. Tak więc no, pamiętajmy, dopóki będzie się ta godzinówka zgadzała, 25 zł, to pan Mieczysław zostanie z nami i będzie starał się ukończyć rano. Oczywiście ukończy, wiadomo, dobrą robotę robi zawsze. 2,5 godziny to niby dużo, ale z drugiej strony to, co wy wymyślicie, to, co wymyślą też tutaj nasi runnerzy, runnerzy i goście, którzy znajdują się na sali, no kto wie. A być może uda nam się przynajmniej pokonać Diaza. To już byłby całkiem dobry sukces. 2,5 godziny tak naprawdę scena jest wasza. Tak, i pamiętajcie, że najlepsze wyzwanie, jakie zostanie wymyślone podczas tamtego rana, trzy najlepsze wyzwania, tak, zostaną nagrodzone magnesami z Duma, które pokazywałem wcześniej, jeszcze... tak więc też jest o co wymyślać te wyzwania. I może jeszcze parę przykładów podamy, żebyście mniej więcej wiedzieli, z czym to będzie się jeść. Na przykład można wchodzić w interakcję z widownią, poprzestawiać ich jak się widzi, nie wiem, zamienić ich rzędami, ustawić jakieś litery na widowni, tak będzie kamerka ustawiona, że będą wszyscy widoczni. Tak, poprosić pana Mieczysława, żeby podczas rana pojechał w jakieś miejsce, coś zrobił. Na przykład, nie wiem, tak naprawdę pan Mieczysław jest na tyle styczny, że możecie mu nawet grę zmienić, nie wiem, jakiś saperek, może jego ulubiona gra San Andreas, takie rzeczy. Tak więc wszystko zależy od was, a was zapraszamy na Rocket Bears Hardboiled Chicken. Jeszcze tak tylko przypominam, że nadchodzące licytacje, bidwary, to będzie YCT, język dubbingu, angielski albo rosyjski. I jeszcze mamy dostępny Paris Chase Cutscene Percent, czyli obejrzymy wszystkie cutscenki z tej niesamowitej gry. Bardzo polecam, widziałem je wszystkie, tak więc nie możecie tego przegapić. Również polecam. Dziękujemy. Do zobaczenia.
Dobra. Więc witam wszystkich. Ja jestem Ryobi, to są Rocketbercy, czyli odwrót z kurczakami. I możemy zaczynać na czas. Dobra. 3, 2, 1, go. Dobra, więc to są Rocketbercy. Naszym zadaniem tutaj jest obalenie reżimu tego pana na plakacie z tyłu. Wszelkie porównania z wydarzeniami historycznymi są tylko i wyłącznie przypadkowe. I już mi nie wyszedł pewien skip, natomiast postaram się lecieć dalej. Jak widać, jest to platformówka z elementami strzelanymi. A szlak. Dobra, i teraz jeden z ważniejszych skipów w tej grze, mianowicie zsyłanie wind na dół, ponieważ windy w tej grze są bardzo wolne i planujemy jak najbardziej ograniczyć ten czas, kiedy jesteśmy na nich, więc ile wind się da, to będziemy je zsyłać na dół. Gra ogólnie ma 15 poziomów, to jest pierwszy z nich, a dzięki waszym donacjom drugi z nich przejdziemy blindfolded. Dobra, tylko jeszcze wyłączymy sobie audio, bo muzyka w tym poziomie jest dosyć głośna. Dobra. Tak. Tu? Dobra. Dobra, dzięki. Bo najtrudniejszą częścią tego rana jest właśnie znalezienie przycisków na klawiaturze. Dobra. Ruszam się normalnie, tak? Czy jestem w menu? Dobra. No to lecimy. Jeżeli słyszę strzały tego pingwina tutaj, to znaczy, że jestem przy ścianie i mogę sobie biec dalej. Ja? Zaraz powinienem usłyszeć bramę. Jest brama, super. Dobra, i teraz... pytanie, gdzie jest karta? Jest karta, super. To jest pierwsza z nich. Muszę zdobyć jeszcze później drugą. Nie. Teraz drzwi. Dobra, i teraz trochę trudniejszy segment, czyli mianowicie sporo pingwinów i... żebym zdobył tę kartę. Zginąłem, okej. Dobra, jedna karta. Teraz druga. Nie mogę znaleźć. Dobra, mam. Teraz tylko mam nadzieję, że nie zginę po drodze. Dobra, mamy to.
chciałbym się wtrącić, że możliwość zobaczenia tego pięknego rana bez podglądania dostaliśmy dzięki donacji Cheno. 20 zł z Visual Cues, to tylko sugestia. I to wszystko dzięki niemu udało się, między innymi dzięki niemu udało się zebrać właśnie te 250 zł i zobaczyć ten piękny run. Dzięki wielkie. Dobra, mamy kolejny rodzaj leveli w tej grze. Ogólnie gra dzieli się na, ma dwa typy leveli właśnie, levele takie platformówkowe i levele z jetpackami. Levele z jetpackami są trzy w grze i to jest jedyny rodzaj leveli, jaki powstrzymuje mnie przed zrobieniem całej gry blindfolded. I tak, w tego typu levelach mamy za zadanie zniszczyć te tutaj zeppeliny. To jest po prostu takie levele typu arena, gdzie musimy pokonywać przeciwników. Są dwa typy przeciwników tutaj, czerwoni z machine gunami oraz biali z rocket launcherami. Strategią jest to, żeby najpierw pozbywać się tych czerwonych, ponieważ ci niebiescy wystrzeliwują rakiety samonaprowadzające i jest opcja, że damy radę naprowadzić je na przeciwników. Jeszcze tu był jeden gdzieś. Dobra. Ok, koniec fal. Możemy przejść do niszczenia zeppelina. Ogólnie jeszcze wyjaśnię jedną rzecz, mianowicie mam w ekwipunku nóż. Nóż nie jest normalnie w... jakby jeżeli zaczynamy nową grę, to nie mamy go. Nóż odblokowujemy dopiero po zdobyciu 100% w tej grze, ale nie ma kategorii typu New Game Plus i New Game na leaderboardach, więc jakby po prostu korzystamy z noża. I jest to o wiele szybsze, zwłaszcza zobaczycie przy Final Bossie. Stanujemy tego gościa. Dobra. W prawym górnym rogu mogliście wcześniej na poprzednim ekranie zobaczyć taki czerwony znaczek. One będą się przewijały podczas gry. Czerwone znaczki to są znajdźki w tej grze, które właśnie są używane do 100%. I są po prostu jednymi z najgorszych znajdziek, jakie były w grze, bo odblokowują się dopiero jeden po drugim, czyli musimy zdobyć pierwszy, żeby drugi dopiero się pojawił. Tutaj mała optymalizacja, jestem tutaj, daje się postrzelić temu pingwinowi, przez co jestem idealnie na przycisku. On i tak by nas postrzelił, jeżeli my byśmy nic z nim nie zrobili, więc w ten sposób troszeczkę oszczędzamy czasu. Dobra, jesteśmy w czwartym levelu. Rough Landing. I jest to level, który dosłownie przed GSPS-em próbowałem przejść również blindfolded po raz pierwszy i nawet się udało, mimo że zgubiłem się kilka razy. Więc levele platformówkowe jak najbardziej się da. Niestety właśnie te levele jetpackowe po prostu powstrzymują mnie od zrobienia tego w pełni. Dlaczego podnoszę przedmioty kucając? W ogóle mamy dwa rodzaje ruchów w tej grze właśnie. Chodząc, normalny bieg i właśnie turlanie się podczas kucania. Podnosimy przedmioty na ziemi właśnie kucając, ponieważ pomijamy wtedy animację, gdzie Hardball, czyli nasz główny bohater, po prostu się schyla. Odnośnie ruchów jeszcze zaraz wyjaśnię pewną rzecz, ponieważ będzie nam to potrzebne do pewnego triku. Ale to za chwilkę. Jeszcze mamy tutaj przeciwników do zabicia. Ok, znowu spuszczamy windę na dół. Dobra, i nadchodzi najciekawsza część tego rana, mianowicie tak zwany trik, zwany scroll runningiem. Chodzi o to, że jeżeli rozwijamy maksymalną prędkość w tej grze, to jeżeli będziemy scrollować, wybierać między shotgunem a dowolną inną bronią, to... Oszlak. Dobra, jeszcze raz. Jeżeli będziemy wybierać między shotgunem a dowolną inną bronią, to będziemy ruszać się szybciej. Jak to działa? Mniej więcej każda broń w tej grze ma odpowiednią długość. Wiadomo, shotgun ma największą i SMG i Uzi mają troszeczkę mniejszą. Jeżeli scrollujemy, to tak jakby długość, o różnicę długości tych broni, hardball się przemieszcza coraz szybciej i szybciej, więc jeżeli będziemy robić to ciągle i ciągle, to będziemy poruszać się coraz szybciej i szybciej. Nie działa to z pistoletem, jak widać teraz.
Okej, teraz z jakiegoś powodu trafiliśmy do więzienia i myślę, że to jest dobry czas na donację, ponieważ mamy cutscenka. Chyba nie ma, no dobra. W takim razie wyjaśnię jedną rzecz, mianowicie teraz otrzymujemy coś takiego jak Brain Buggy, czyli kolejne porównanie do Oddworlda jest coraz bardziej zasadne. Mianowicie Brain Buggy będą nam służyć do tego, żeby przejmować kontrolę nad nad pingwinami, nad przeciwnikami. I celowanie tymi Brain Bugami jest strasznie zepsute. Więc naprawdę trzeba bardzo precyzyjnie tutaj wymierzyć. Mam nadzieję, że teraz się uda. Idealnie, świetnie. Ten przeciwnik ma tutaj taką animację dziwną. Tych animacji w grze jest bodajże 3 czy 4. W ogóle ten pingwin, którego przejęliśmy, nazywa się Earl. I teraz się o tym dowiadujemy. No i wygląda jakoś dziwnie dzisiaj. Ogólnie skakanie, mimo że jest to platformówka, to skakanie w tej grze jest po prostu, no może nie zepsute, ale to są po prostu tank controls. Muszę jeszcze wrócić i zabić tego pingwina, ponieważ jako hardboiled, którym zaraz znowu będziemy kierować, nie mamy teraz broni. Jedyne co mamy to te brain buggy, a przeciwnicy po prostu będą w nas strzelać, więc nie jest to zbyt dobre. Normalnie gra nam mówi, żebyśmy już pozbyli się Earla, ale my tego jeszcze nie będziemy robić. Najpierw jeszcze weźmiemy sobie tą skrzynę, przesuniemy. Ponieważ jest to po prostu szybsze. Oj, za daleko troszeczkę, ale nic nie szkodzi, zaraz przesunę to hardboiledem znowu. Dobra. I teraz, najtrudniejszy skok w tej grze, mam nadzieję, że wyjdzie. Dobra, wyszedł jeden, jeszcze drugi. I drugi nie wyszedł, dobra. Jak mówiłem, po prostu platformówka z tank controlsami, więc jest bardzo dziwnie wyczuć timing do tego skoku. Tutaj nie zsyłamy windy na dół, ponieważ pchamy jednocześnie skrzynkę, więc będzie to o wiele wolniejsze. Dobra, mamy kolejnego przeciwnika do zbrainbagowania. Stawiamy się, musimy troszeczkę wycelować. I znowu ta animacja, teraz możecie ją oglądać w pełnej krasie. Czy mógłbym zająć momencik? Jasne. To znakomicie, ponieważ mamy kilka donacji. Mamy 10 zł od Norka, bez komentarza na Paris Chase. Równie 10 zł przesyła kucharz z mapetów z komentarzem. Patelnia na jajecznicę, każda piątka to jajko. Zróbmy śniadanie dla całej widowni. I już do śniadania dokłada się pokerfejsowaty ze swoją piątką jajko na jajecznicę. Ale jedno chyba mało, co nie? Również kolejną piątkę przysyła Hoxy z komentarzem bajo jajo, bajo jajo. Teraz dziwna rzecz, mianowicie nie mieliśmy wtedy broni, nagle pojawia nam się nóż. Mimo, że nadal jesteśmy w tym samym poziomie, nadal jesteśmy w więzieniu, gdzie w teorii nie powinniśmy mieć broni, ale no, mamy ją. To jest kolejny powód, dlaczego gramy, nazwijmy to New Game Plus, w sensie, że z odblokowanym już nożem. Teraz musimy uwolnić tutaj czterech innych chickenów z ruchu oporu. Nawet jak wpadam tutaj do tych dziur, tak jak teraz, to nic nie szkodzi, ponieważ i tak musimy czekać na tych dwóch panów, którzy właśnie zniknęli na ekran. Żeby oni przeszli i tutaj pozbyli się tych dwóch pingwinów. Wspomnę a propos tego, że zachowanie przeciwników, jak również naszych towarzyszy, to jest kompletne RNG w tej grze. I jak to bywa z RNG, czasami jest good, czasami bad, więc musimy tutaj troszeczkę uważać. Dobra, tu im troszeczkę pomogłem. Niedobrze. Teraz. Tak, niestety ten segment
To jest dosłownie typowy przykład RNG w tej grze. Musimy po prostu wyczaić dobry moment. Ja chciałem pójść troszeczkę za szybko, teraz spróbuję troszeczkę wolniej, ale bezpieczniej. Ogólnie, mimo że przeciwnicy są... I przeciwnicy towarzyszy to kompletne RNG, to tak jakby leciutko możemy nimi manipulować, ale tylko i wyłącznie leciutko. Nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, co oni zrobią. Teraz poczekam na dobry moment. Dobra, tutaj jeden jest. Próbuję im tutaj pomóc troszeczkę. Muszę im otworzyć drzwi, bo niestety oni sami nie potrafią tego zrobić. Jedyne, co potrafią, to bić i skakać. Dobra. Myślę, że sobie już poradzą ze mnie. A my lecimy dalej. Dobra, kolejne o optymalizacji, mam nadzieję, że wyjdzie. I perfect timing. W ogóle w tle macie nawiązanie do folwarku zwierzęcego. Dobra, otwieramy drzwi Hardboiledowi. Jako pingwiny przejęci przeciwnicy nie możemy podnosić żadnych przedmiotów. Jedyne, co możemy robić, to otwierać drzwi i strzelać. Pozbywamy się tego pana. I tu jest ten czerwony znaczek, o którym mówiłem wcześniej. Który służy do 100%. Jeszcze wyjaśnię troszeczkę a propos ruchów w tej grze. Oj, dobra. Mianowicie, teraz znowu jesteśmy w stanie zrobić scroll running, ponieważ wcześniej mieliśmy Uzi jako taką broń średnią. Teraz mamy SMG. SMG jest troszeczkę dłuższa od Uzi, dlatego no spokojnie teraz możemy wykonać go z... wykonać scroll running z samym SMG i nożem. I jak działa ogólnie ruch w tej grze? Otóż Hardboiled nabiera troszeczkę prędkości. Jeżeli zaczyna biec, musi nabrać troszeczkę prędkości. Scroll running możemy wykonać tylko i wyłącznie, jeżeli Hardboiled jest na pełnej szybkości. Natomiast jeżeli zaczniemy kucać, a dopiero potem przejdziemy do zwykłego ruchu, to na spokojnie... Jak słowo daje? Nigdy mi się to nie zdarzyło, żeby ten nie postrzelił. Jeżeli zaczniemy kucać i dopiero potem wstaniemy, to Hardboiled od razu będzie w tej pełnej szybkości i szybciej po prostu wykonamy ten scroll running. Ogólnie bieganie jest szybsze w tej grze niż turlanie, bo turlanie ma jedną prędkość, bieganie ma, ma jakby kilka prędkości, trzy konkretnie fazy, ale w to już nie będę wchodził. I ta najszybsza jest szybsza od samego turlania. Tu mamy pistolet, nie bierzemy go, ponieważ scroll running jest trudniejszy do zrobienia, jeżeli mamy pistolet. I to jest jeden z najgorszych leveli w grze i tutaj zrobię mały save, mianowicie odnowiłem sobie życie, ponieważ miałem checkpoint, jest to szybsze niż branie apteczki. Cześć. Kurczę, właśnie dlatego to jest najgorszy level w grze. Teraz. Ten skok jest dosyć, o właśnie, precyzyjny. Na szczęście się uda za drugim razem. Tu ogólnie jest masa przeciwników. No, come on. Dobra, zrobimy to po prostu w ten sposób. Tutaj mamy małą arenkę, po lewej jest trzech przeciwników w drzwiach, po prawej jest dwóch. Teraz najgorszy segment, ponieważ tutaj randomowo będą się pojawiać przeciwnicy. Ajdź, dobra, kucnął. Dobra, byle żebyśmy nacisnęli ten przycisk, wtedy mamy checkpoint, więc na spokojnie możemy lecieć dalej. I tutaj ciekawa sprawa, to jest jedyna taka bramka w tej grze. I nawet jest achievement, żeby przejąć tego... To jest. Żeby przejąć tego przeciwnika i wbiec nim sobie w bramkę. Z laserami. I teraz możecie się zastanawiać, czemu nie przesuwam skrzynki za pomocą właśnie tego scroll runningu. Ponieważ poruszamy się wtedy na tyle szybko, że skrzynka zostaje nam w tyle.
i niestety, ale jest to kompletnie wolniejsze. Dobra, lecimy na górę i zaraz będzie ulubiony dialog mój w tej grze. Możecie sobie posłuchać. Kolejna cutscenka wyjaśniająca jakby historię Hardboilda. I teraz myślę, że jest dobry czas na donacje, ponieważ mamy dosyć długi segment, w którym po prostu nic się nie dzieje. No spokojnie, możecie przeczytać, tak. To świetnie, ponieważ w międzyczasie wpadły nam dwie donacje. Mamy 11 zł od Kappa Joga z komentarzem Paryż pościg będzie oglądany. I tą donacją zamyka Kasim Percent w Paris Chase. Więc dziękujemy bardzo za donację i dobicie do celu. Mamy również donację od Himari na 10 zł. Greetings from España, Kibera Plaz. Thank you very much for your donation and supporting our cause. Gracias, amiga. Dobra, lecimy na górę i mamy kolejną, co jest, mamy kolejną broń rzucaną w tej grze, czyli granaty, których nie użyjemy teraz, ponieważ znowu będziemy brainbagować przeciwnika. I to jest ostatni przeciwnik, który ma tą animację, już dalej będzie to pomijane i od razu będziemy przejmować tego przeciwnika. Ogólnie ten level to jest jedna wielka zagadka środowiskowa. Opuszczamy tą windę. I teraz musimy zrzucić skrzynkę na dół Hardboildowi. Jeżeli Hardboildem stalibyśmy pod tą drabiną, to on by oberwał. Dobra, rzucamy skrzynkę znowu. Tym razem za pomocą granatów. Znowu windę i brainbagujemy kolejnego przeciwnika. Da radę, super. Jak widzicie, teraz animacja została pominięta kompletnie. A jako, że opuściliśmy windę, to od razu możemy lecieć na dół. Uwierzcie mi, opuszczanie wind naprawdę oszczędza chyba z 5 minut w tej grze. Może przesadziłem, ale 4 na pewno. Już nie potrzebujemy opuszczać windy, bo już nie będziemy wracać na górę. I tak, celem w tym levelu jest dotarcie do tego właśnie jetpacka. Czyli kolejny level już wiadomo, że znowu będzie latany. Okej, i znowu wracam na górę. Ten level nie jest zbyt ciekawy, jeżeli chodzi o N%, natomiast jeżeli chodzi o 100%, to znajdowanie tych znaczków, gdzie ten level jest chyba jednym z większych w tej grze, to jest o wiele lepiej. I to jest najtrudniejszy rzut w tej grze, który również wyszedł za pierwszym razem, fajnie. Dobra, mam mało zdrowia, ale myślę, że powinno być ok. Idealnie. I nagle życie nam się zregenerowało. Kolejny level latany. Drugi i środkowy w tej grze. Mamy tutaj dwa zeppeliny do zniszczenia. I zaczynamy od chyba 4 fal wrogów. Poszło w miarę sprawnie.
Tutaj ustawiam się na środku tego ekranu, ponieważ jeżeli ustawię się gdziekolwiek indziej, to z jakiegoś powodu tracę sekundę, ponieważ ten gość zaczyna gadać troszeczkę później. Tutaj najpierw zrobiłem tego czerwonego, dopiero potem białego, mimo że nawet on nie zdąży wystrzelić rakiety, ale wypadają takie kolejności mięczowe. Dobra, nie będzie jednak okazji pokazać się tego, że można rakietami zabić przeciwników. Okej, okay, i znowu winda. Już możecie się domyślić, dlaczego opuszczanie wind wcześniej oszczędza aż tyle czasu. Serio, windy i dialogi niepomijalne to jest po prostu mora tego speedrunu. Okej, okay, i tutaj znowu mała optymalizacja, mam nadzieję, że mi wyjdzie, bo niestety ostatnio nie mam do niej szczęścia. Hop, i go. Prawie. Dobra. Opróżniamy cały magazynek. Nagle nikogo tutaj nie ma. I to jest jedna z niewielu niepomijalnych cutscenek w tej grze. Drugi typ tego typu cutscenek będzie w ostatnim rozdziale. Dobra, znowu mamy do przemierzenia ten korytarz. Na szczęście teraz mamy scroll running, więc będzie to o wiele szybsze. Po zachowaniu przeciwników w tej grze i RNG, ten czerwony właśnie mnie postrzelił. Również nigdy mi się to nie zdarzyło wcześniej. Więc praktycznie za każdym razem jak ranuję tę grę, to jest kompletnie co innego. Dobra. Tu nie ma już przeciwników, bo wszystkich wybiliśmy wcześniej gościem z rakietnicą. I możemy lecieć sobie do drugiego Zeppelina. I tu mamy tylko jedną falę przeciwników, natomiast będzie ich 6. Oj, to było wyszło. Ojej. Przydałby się piteczka, świetnie. O, właśnie on dostał swoją własną rakietą. Ich powinien być tu jeszcze jeden gość z helikopterkiem. Tu jest. I znowu dostał. Nie dostał. Dobra, ja go zabiję. Okej. Okay. Ten drugi Zeppelin, mimo że jest większy, jest o wiele krótszy. W ogóle ten typ przeciwników to są tak zwane light pingwiny. I one są najbardziej niebezpiecznymi przeciwnikami w tej grze, ponieważ mają akacze i zadają masywne obrażenia, zwłaszcza jeżeli nie możemy do nich dobiec, tylko oni gdzieś tam są. Najmniej mój ulubiony segment, ponieważ mamy ucieczkę i jak słowo daję, mimo że ranuję tę grę ponad 2 lata, to nie potrafię zrobić do tej pory tego dobrze. Dobra, sobie zrobię, że co? Oczywiście nie wyszedł mi ten skok. Nie szkodzi. Tutaj poczekam, aż ten pingwin podejdzie i się obróci, ponieważ jeżeli zobaczyłby mnie na krawędzi, to zacząłby strzelać. I ja bym spadł na dół, więc... właśnie tak jak teraz. I muszę poczekać znowu, aż on się obróci. Dobra, to mi wyszło na szczęście troszeczkę szybciej. Jest achievement z tej grze chyba, żeby zrobić to ponad w mniej niż 40 sekund, czy w mniej niż 45. Dobra, i wydawałoby się, że koniec levela. Zniszczyliśmy 2 zeppeliny. Otóż nie. Jeszcze mamy jedną małą falę przeciwników. Złożoną z tych 4 gości na jetpackach.
Mógłbym zająć troszeczkę dłuższą chwilę. Pewnie. Dobrze, więc... Pusze Neiro wpłaca 20 zł z komentarzem. Wano, what are you doing? Use English. And remember, no Russian. PS. Naprawdę nie chcę tego ustawiać. I te 20 zł idzie na język angielski w VCB. I w tym momencie mamy wynik 46-20 dla języka angielskiego, więc różnica jeszcze nie jest tak duża. Zawsze możemy przymusić Pusze Neiro do grania po rosyjsku. I mamy również 50 zł, które wpłaca Ciemny Żmij AU z komentarzem. Nie, pobudka ci no-kun. I te 50 zł idzie na seed do randomizera w Michael Jackson's Moonwalker. I tym seedem jest Moe Moe Kyun Kyun Kawaii Uga Huga En... Uga Huga Nian Nian Au U Gu Giu Hong Hong Auga Kyun Kyun. I w tym momencie dalej przoduje z... mając 342 zł. Dziękujemy bardzo za donację. A ja dziękuję osobie, która wymyśliła ten seed. Okej, to jest segment, w którym nie wiedziałem co zrobić, otóż trzeba wskoczyć tam na do wentylacji, która jest off-screen. Także nie wiem, ciekawa zagrywka ze strony twórców gier. Mam tylko małą amunicję, ale myślę, że wystarczy na ten level, ponieważ potem się ona i tak zresetuje, albo będę miał jakiś tam spawn. Okej, i nagle, ojej, wpadam w pułapkę. Otóż nie bardzo. Dobra, level 10, czyli jesteśmy w 2/3 gry, który nazywa się... Level nazywa się Spanking Time. Ponieważ mamy tutaj przedstawionych tych gości z pałkami. Tu znowu mamy bardzo trudny segment polegający na tym, że jest dużo przeciwników, a mam przesunąć tą skrzynkę, ale... Jeszcze raz, bo się to nie jest. Jeżeli będziemy przesuwać sobie ją w ten sposób, czyli... rolując i przesuwając jednocześnie, to praktycznie możemy wejść bez szwanku kompletnie. Ja drugą rączkę mam tutaj. Okej, okay, i znowu unikatowy segment w tej grze. Mianowicie musimy eskortować tego małego, żeby no tam jakieś dostarczył jakieś informacje do bazy ruchu oporu. I tak, musimy poczekać, aż on przejdzie za ekran. Dopiero wtedy możemy ruszać, bo inaczej zatrzyma się na poprzednim ekranie, jeżeli my pójdziemy jako pierwsi. I teraz... No, mam nadzieję, że wyjdzie. Perfekcyjnie. Spróbujmy. Raz, dwa... Trzy... Cztery, pięć. Mamy to. Jeżeli mały dostanie obrażenia, tracimy czas. Jeżeli my dostaniemy obrażenia, to jest wszystko ok. Więc w tym segmencie lepiej tankować. Ok, i teraz w teorii możemy... Co jest? A propos mojego wywodu RNG przeciwników. I teraz w teorii możemy wziąć tutaj właśnie AK-47. Nie bierzemy go, bo nie jest nam kompletnie potrzebny. Jedyne, z czym sobie poradzimy w następnym segmencie, to shotgun. Dlaczego to mówię? Ponieważ następny segment jest to segment arena, w którym po prostu, no taki defend your position. Swoją drogą, Dolphish w tle. Ta gra ma sporo nawiązań.
O, i teraz poznajemy naszego głównego dyktatora, czyli Ilputzkiego z prawej strony oraz Brno, czyli, spoiler, final bossa tej gry. I ogólnie mamy 5 fal teraz do przejścia i myślę, że znowu to jest dobra pora na wszelkiego rodzaju donacje. Na obecną chciałbym wspomnieć znowuż o bitwarze na VCB, na wybór języka, ponieważ dalej mamy proporcje 46 do 20 dla języka angielskiego. Więc z taką różnicą jeszcze tutaj mamy duże pole do popisu. I na dzień jutrzejszy mamy jeszcze pokazówkę kliczy w Michael Jackson's Moonwalker, do której brakuje nam jeszcze 233 zł. Więc gorąco zapraszam do donacji. Fala czwarta. Te fale ogólnie są coraz trudniejsze i trudniejsze przez to, że jest coraz więcej Elite Pingwinów i tych panów z tarczami. Ale oczywiście dla Hardboilda, naszego głównego bohatera, to nie jest nic trudnego. To tam pingwiny jakieś. Z jakiegoś powodu dostajemy teraz apteczkę, mimo że to jest praktycznie koniec tych fal. No i teraz Brno jakby zobaczył naszą siłę. On się będzie mentalnie przygotował na nasze spotkanie w ostatnim rozdziale. No i uznaje, że jednak no lepiej uciekać. Dobra, bierzemy kartę. I właśnie o tym mówiłem, że to są najbardziej niebezpieczni przeciwnicy w grze. Ale możemy teraz sobie, w ten sposób nimi pożonglować. Dobra, super, wyszło. I kolejny level z głowy. Natomiast ten level to jest kolejna jedna wielka zagadka środowiskowa. Ale jedna z ciekawszych. Mianowicie, zaraz zobaczycie. Właśnie, tu mamy trzy skrzynki ustawione jako wieże. Mamy dwa razy powtórzyć to i ustawić te skrzynki w ten sam sposób. Dlatego robimy hop. Obie wtryniamy na windę. Oj. I otworzyliśmy wieżę. Teraz wchodzimy do szybu wentylacyjnego. Wezmę sobie życie w razie co. Jak słowo daję, ten też mnie nigdy nie postrzelił. To jest dzisiaj z tą grą. Maraton lag. Tak wydaje. Dobra, i w teorii teraz powinniśmy znowu odtworzyć tą wieżę z trzech skrzynek, ale twórcy po prostu nie przewidzieli tego, że praktycznie da się z dwóch skrzynek odtworzyć tą wieżę i na spokojnie przejść dalej. Dobra. Jeszcze nie o tą wieżę chodziło? Teraz musimy zdobyć tą kartę. Lecimy sobie na górę. Halo, winda. Czasami ta winda nie wiem dlaczego nie odpowiada i normalnie powinna się zatrzymać właśnie na tym półpiętrze, ale z jakiegoś powodu czasami tego nie robi i leci od razu na dół, albo w ogóle się nie uruchamia. Z kolei to jest jedyna automatyczna winda w tej grze. Dobra.
I teraz w teorii właśnie powinniśmy ustawić tutaj tą wieżę z trzech, ale oczywiście my sobie skipniemy i ustawimy tylko z dwóch. Tak, i w teorii tutaj nie moglibyśmy wskoczyć na górę. Z jakiegoś powodu jednak możemy. I teraz ten pingwin po lewej stronie będzie miał dialog, że ojej, jakie to jest piękne, ile determinacji potrzeba było, żeby stworzyć taką wieżę. Problem w tym, że jest to zwykła wieża z dwóch elementów. I właśnie tego skoku... Wow. Nie zdarzyło mi się to od dawna, żeby pominąć ten skok. Jeszcze raz. W ten sposób. Dobra. Spiekamy skrzynkę. I teraz hardboiledem możemy lecieć sobie dalej. Ja w sumie sobie zresetuję, żeby mieć więcej troszeczkę zdrowia. Ponieważ w tym levelu będzie to dosyć przydatne. Tutaj mamy kolejną mechanikę, czyli wieżyczki. Wieżyczki nas po prostu one-shotują, jeżeli nas tylko zauważą. Tutaj poczekamy znowu na tego pingwina, aż pójdzie sobie. Ponieważ dłużej byśmy czekali, jeżeli by nas zauważył, gdy się wspinamy. Ten level to też w teorii taki lekki labirynt, jedna wielka zagadka środowiskowa, która jest na tyle liniowa i na tyle prosta, że nie przejmujemy się nią. I tutaj scroll running po prostu wychodzi, jak bardzo jest on przydatny, ponieważ po prostu możemy uciec z każdej z tych wieżyczek. Ogólnie jest mechanika ukrywania się w tej grze, jakby możemy ukryć się w tle i jest ona wykorzystywana w tym poziomie, żeby właśnie uniknąć tych wieżyczek. Nie będziemy jej używać ani razu w speedrunie. Ponieważ po prostu jesteśmy za szybcy ze scroll runningiem. Nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, żebym używał jej w moim casual playthrough. Poza jednym miejscem, które zobaczymy w tym levelu. Lecimy winą na dół. Tutaj musimy uważać na tych przeciwników, ponieważ właśnie dlatego zresetowałem sobie życie na początku poziomu, ponieważ jeżeli jest ich dwóch, to bardzo łatwo mogą nas pokonać. Okej, to jest najlepsza broń w tej grze. A po tym levelu jest arenka, więc idealnie się nada. Tutaj właśnie powinniśmy się ukryć. Ale jako, że mamy scroll running, to wszystko jest okej. A tutaj jest jedyny przeciwnik z... Osz, tak, dobra. Dobra, spróbuję z tego wyjść jakoś. Udało się, jeszcze raz. Wracając, to jest jedyny przeciwnik elitarny z starczą. I znowu, jest achievement w tej grze za to, żeby zbrainbagować każdy rodzaj przeciwników w tej grze. To jest jedyne miejsce, gdzie możemy zbrainbagować tego właśnie. Okej, teraz powinno być tak. I tu znowu mała pułapka. Musimy szybko nacisnąć przycisk od windy, bo inaczej po prostu... No, wiadomo co się stanie. Okej, spróbuję znowu wykonać małego skipa. Wyszło, super. Poczekać na wieżyczkę. Ten skok niby da się zrobić stąd, z tej platformy tutaj, ale niestety nie jest on, że tak się wyrażę, konsystent, więc wolę po prostu poczekać. Tutaj mamy cutscenkę i zaraz będzie jeden chyba z najlepszych skipów w tej grze, który również oszczędza jakieś 4 minutki. Mianowicie, w teorii teraz powinniśmy wpaść w pułapkę.
i mielibyśmy cutscenkę właśnie 4-minutową, w której nic nie możemy zrobić i czekamy na ratunek. Ale dzięki scroll runningowi możemy przejść zanim te bramy się zamkną. Brainbagujemy tego gościa i możemy przyzwać windę. Ogólnie cutscenka wygląda tak, że teraz po prawo właśnie pojawi się ten członek ruchu oporu i byłaby bardzo wzruszająca cutscenka, w której on zabija tego gościa starczą, uwalnia nas, my jesteśmy szczęśliwi, ale pojawia się inny pingwin i go zabija i można dojść do wniosku, że dzięki temu speedrunowi ratujemy mu życie. Tak jak wy możecie uratować kilka żyć, wpłacając na fundację Itaka. I myślę, że można powiedzieć teraz coś więcej na ten temat, bo mamy kolejną arenę, tym razem z 10 fal. Oczywiście, w tym roku wspieramy fundację Itaka, a właściwie ich antydepresyjny telefon zaufania, pod który możecie zadzwonić pod numerem... pod numerem, który wyświetla się co i raz na naszym layoutcie podczas runów. Ogólnie jeszcze wspomnę, że tutaj powinna być świetna muzyka zespołu New World Revolution, ale jako, że przechodziliśmy blindfolded, to po prostu wyłączyłem muzykę na czas tego i no, jako, że to jest speedrun, to nie włączyłem jej ponownie. Natomiast muzyka w tej grze jest ogólnie świetna, muzyka w tej grze jest ogólnie świetna i jeżeli lubicie rockowe klimaty, to naprawdę polecam. Nawet zespół specjalnie jakby stworzył muzykę pod tą grę. I chyba jest znany głównie tylko z tego i potem jakby, nie wiem, rozpadł się czy coś w tym rodzaju. Ale przynajmniej to był tak zwany masterpiece. Dobra, pola siódma. Ogólnie strategia jest taka, że przy pierwszej fali jesteśmy po lewej stronie, dalej jesteśmy 3 fale po prawej i do przedostatniej fali i przedostatnią falę jesteśmy znowu po lewej stronie, ostatnią po prawej. Ze względu na to, że właśnie mamy tutaj tych przeciwników z tarczami i oni często mogą blokować pociski, więc jest to taka optymalna strategia. Tutaj pokażę, że można przebić nożem tą tarczę. Nóż jest po prostu OP w tej grze. Okej, okay, ostatnia fala. Okej, raczej zginę w tym momencie. Tak, teraz. Na szczęście checkpoint jest przed ostatnią falą. Jeżeli ktoś by się zapytał, czy nie mogę użyć tutaj granatów, nie, granaty przelatują przez podłogę. Twórcy się troszeczkę zabezpieczyli przed tym. Okej, już myślałem, że zginę. Bierzemy skrzynę i lecimy na spotkanie ostatnim bossem. Tyle, że jednak nie, ponieważ z jakiegoś powodu Łucki ucieka przed nami aż w kosmos za pomocą tej rakiety. I tutaj taką ciekawostkę powiem, w tej grze jest jakby tryb kooperacji, bodajże też multiplayer. I ten ekran jest ekranem, w którym walczymy właśnie w tym trybie z Final Bossem. I ciekawostka, jestem aż takim freakiem w tej grze, że przeszedłem tryb kooperacji sam za pomocą pada i klawiatury, jedną ręką grając na padzie, drugą na klawiaturze. Dobra, Pucki ucieka w rakiecie. A my dostajemy pomoc i możemy powciskać sobie przycisk. Idzie. Tak,
i nadchodzi ostatni level z jetpackiem. Przedostatni już. Ostatni level, a ostatni level z jetpackiem. I let's give them hell. Nie pytajcie mnie, jakim cudem i Hardbolt, i przeciwnicy, którzy zaraz się pojawią, mogą normalnie oddychać tutaj w tej przestrzeni kosmicznej lub prawie kosmicznej. Nie wiem, czy tam są w stratosferze, czy gdziekolwiek indziej. No ale to jest Hardbolt, tak? To dla niego. W drugiej części nawet jest w kosmosie, więc no. Nakierować rakiety? Jeszcze jeden, dobra. Jeszcze kilka fal nam zostało. Wow. Okej, rakieta mnie troszeczkę zbiła z tropu, przez co nie miałem okazji zabić jednego z przeciwników wcześniej. No ale myślę, że nic nie szkodzi. Rakieta druga załatwia sprawę. Dobra. Jeszcze jedna fala. Dobrze. Dobra, nie pogardziłbym teraz apteczką. Apteczka. Okej, jeżeli zgubimy właśnie tych przeciwników jak ja teraz, to musimy po prostu strzelać na opak, aż się któryś nie pojawi na ekranie. Warto strzelać off-screen, bo możemy właśnie zabić ich troszeczkę wcześniej. Dobra. I lecimy do final bossa. Zobaczycie, jak bardzo żałosny jest on, jeżeli będziemy używać noża. Ponieważ ostatni boss ma tarczę. A jak już wcześniej zdążyliście zauważyć... O, świetnie. Nóż przebija przez tarczę. Udało mi się zrobić małą optymalizację, mianowicie jeżeli przejdziemy na lewo od tego bossa, możemy go popchnąć w ten róg tutaj. I teraz wystarczy, że po prostu będziemy naciskać jeden przycisk i będzie po nim. I to są te niepomijalne cutscenki w tej grze. To niby powinno być tak, że na początek sobie z nim walczymy, potem przychodzą ci z jetpackami, żeby mu pomagać, potem przychodzą ci z rakietnicami, a teraz on będzie miał tarczę przez cały czas. I to był final boss. Dobra, zbliżamy się powoli do końca gry. Czekamy teraz, aż to okno się otworzy. Nie możemy niestety wrzucić tego wcześniej. Dobra, ustawiamy się przy windzie. Tu jest znaczek. Nie udało mi się niestety go pokazać. Dobra, i teraz... najlepsza strategia w tym speedrunie, czyli seria opuszczania wind. To też oszczędza jakąś minutkę chyba. Lecimy w górę. Nie opuszczam ostatniej windy, ponieważ tutaj triggeruje się dialog, jeżeli przejdziemy w prawo. No i Pucki nagle mówi, o nie, jestem na złej windzie, po lewej stronie powinien być po prawej, bo ucieka przed nami. A my sobie możemy zejść na dół. Niestety i tak musimy na niego poczekać. On musi zejść. Zejść do drugiej windy. Dopiero jak będzie na górze ekranu, otworzą się drzwi. I nawet nie wiecie, ile ja czasu poświęciłem, żeby próbować rąbnąć Puckiego w tym momencie granatem lub brainbugiem. Nie da się. Niestety się nie da.
A szkoda, bo to by na pewno skupiło czas speedrunu. Dobra, ostatni brainbug w grze. Ponieważ Puckiego właśnie pokonujemy brainbugiem. Ale Pucki nie ma ze sobą pistoletu, więc nie możemy tego zabić w ten sposób. Zabijemy go za pomocą kosmosu. I czas będzie wtedy, kiedy pojawi się ostatnia cutscenka. Czyli praktycznie jak dojdę do końca ekranu. Na górze, ponieważ jest to szybsze. I czas. I Hardball podsumuje speedrun. That's that. Jeszcze pokażę jedną ciekawą rzecz. Mianowicie, to są napisy końcowe. Ogólnie uwielbiam gry, w których napisy końcowe coś możemy robić, ale patrzcie teraz. Game design. Lucas Pope i Keiko Pope. Czy graczom Papers, Please coś to mówi? Mam nadzieję, że tak. Tak, brał udział w produkcji tej gry. Dobra. Tyle ode mnie. Ja dziękuję i zapraszam teraz na Dark Souls. Mm-hmm.